Kurde. Ten piękny, słoneczny poranek w Forzie Horizon 5 postanowiłem wyprowadzić na wybieg jedną z moich ulubionych furek, czyli Pontiaca Firebirda pierwszej generacji. Zrobiłem już w nim delikatny tuning. Jak widzicie, wystaje tutaj część silnika przez przednią maskę, a konkretniej kompresor. Ale zostawiłem mu standardowy silnik i zrobiłem raczej taki tuning bardziej wyścigowy. Jedną rzecz muszę zmienić mu z powrotem. Dałem mu na razie wyścigowe zawieszenie, żeby zobaczyć, jak się będzie zachowywał. I oczywiście zachowuje się, no, świetnie, tak? Jest sztywny, przy przyspieszaniu nic nie buja. Ale mi właśnie tego brakuje w tym samochodzie, tego bujania. Jest to bliźniaczy model Chevroleta Camaro z 69 roku. Tutaj jest trochę więcej obłości na karoserii i oczywiście w standardzie nie wystaje silnik przez maskę. No i ten przód się całkowicie różni od Camaro, nie? Nie odróżniłbym chyba z daleka obu tych modeli, no nie? Są bardzo do siebie podobne. Zwłaszcza jeśli byśmy patrzyli, o, pod tym kątem, no nie? Powiedziałbym, o, Camaro. Camaro i koniec. Więc ten samochód wychodził w kilku wersjach silnikowych. Między innymi znajdował się tam silnik rzędowy. Nie wszystko to były V-ki, ale ta najmocniejsza wersja to była 6,6 litra V8 z 350 koni mechanicznych bodajże. I tutaj w Fordzie te staty oczywiście są zachowane. Mieliśmy w standardzie 350 koni. No i ja tutaj już podrasowałem ten standardowy silnik, doładowałem go. No i jest naprawdę pięknie. I tutaj też w Forza Vista zauważyłem ciekawą rzecz. Już wam pokazuję, o co chodzi. Przede wszystkim piękny wygląd na zewnątrz. Koło zapasowe, o. Także nie mamy praktycznie miejsca bagażowego przez to koło zapasowe. Nie, no coś tam jest, ale co my tutaj zapakujemy, nie? Tak wygląda sobie środek, więc mamy w środku potężną kanapę. Może uda mi się ją tak. Mamy tutaj podłokietnik i taki, zobaczcie, duży, nie? Zmieścimy tutaj łapę i wszystko, a jak chcemy się przytulić do dziewczyny, czy dziewczyna do nas, no to zawsze możemy ten podłokietnik schować i sobie tak razem jechać. Piękne czasy, nie? No ale było to w sumie trochę niebezpieczne. Jeśli chodzi o kokpit, to jest paskudny. Okropny jest. Zobaczcie, jak on jest skoszony. On jest tak skoszony w stronę nóg, no nie? I jedna rzecz jest dosyć dziwna też. Może uda mi się to pokazać bardziej w trybie aparatu, bo sobie przybliżymy widok. Zobaczcie na pedały. O, mocniej nie mogę. Więc mamy tam pedały takie typowe jak do skrzyni automatycznej, nie? Potężny hamulec i gaz. I tam jest jeszcze taki mały pedałek do sprzęgła, który jest oddalony zupełnie tak, jakby był od hamulca ręcznego. Ale hamulec ręczny mamy tutaj na tej wajchrze. Jak to się odmienia? Tutaj jest taka wajcha od hamulca ręcznego, nie? I kurde, dziwne to jest dla mnie. To jest jedna z takich dziwnych rzeczy w tym samochodzie. Zaraz wam pokażę drugą. Ale przejdźmy sobie jeszcze do wyglądu, do komory silnikowej. Zobaczcie sobie. Potężna komora silnikowa, potężny wentylator i ogromny filtr powietrza, filtr kołowy na silniku. Pamiętam, że mój tata taki filtr wymieniał w Żuku kiedyś i no mam z nim skojarzenia z dzieciństwa akurat z tym typem filtra. No i zobaczcie sobie jeszcze raz tą kanapę. Tak, tak to sobie wygląda i jakieś tam umiarkowane miejsce z tyłu. No i teraz chodźmy sobie do upgrade'u, bo tu jest ciekawa rzecz. Zobaczcie sobie, do tej pory profil opony mogliśmy sobie zmieniać głównie, a raczej tylko w samochodach offroadowych. A proszę bardzo, tutaj w tym samochodzie możemy zwiększyć profil opony, przez co całego koła nam się zwiększa. Nie? I co wam to teraz przypomina? Oczywiście, Dragstera i to całkiem porządnego. Poszerzyłem już do maksa koło z tyłu i zobaczcie, jak wygląda ta guma. Potężnie, prawda? Z taką gumą chcę się przejechać na wyścigu najpierw. Poszerzyłem sobie tutaj, dałem sobie dystansę, ale domyślnie będziemy jechać, no jako samochód dragowy, to oczywiście te koła schowamy bardziej w błotniki.
Tutaj chodzi o to, żeby te półosie były jak najkrótsze. Okej, no i musimy wymienić jeszcze jedną rzecz. Zainstalowałem tutaj wyścigowe zawieszenie, ale bardzo bym chciał zostawić to standardowe. No i jeszcze skrzynia biegów. Chciałbym mieć czterobiegową. Na szczęście powinniśmy móc zainstalować driftową czterobiegową, ale patrz, nie ma do tego samochodu. Bardzo dziwne. Wiesz, standardowa skrzynia ma cztery biegi, ale nie możemy zrobić sobie czterobiegowej, tak żeby te biegi, wiesz, ustawić, nie? Musimy zrobić sześć biegów, szkoda trochę. No i jeśli chodzi o słapy... Dziewięć litrów, chłopie. Tak, także jest w czym wybierać. Ja zostałem na razie przy standardowym silniku i ciekawa rzecz jest taka, że jak odinstalowałem sobie tą maskę, żeby pokazać wam środek komory silnikowej, to zmniejszyła mi się moc. Czekaj. Zobaczmy, co tu się właściwie zmienia. Nie, waga się zmienia, ale tam mi się pokazywało też, że moc jest niższa. No i mamy 714 koni mechanicznych, więc jak na dragstera to nie pasuje. Ale na razie dałem opony takie w stylu vintage i zobaczymy, jak się na wyścigu samochód spisze. No, jesteśmy wymaksowani w klasie A, nie dawałem żadnego ospoilerowania ani nic, więc no, cała trakcja jest przeznaczona dla tylnych kół. Skrzynia manualna, tym może się naprawdę ciekawie jeździć. Czy ja czymś tutaj zapomniałem? Nie, hamulce mamy koksiarskie. No jestem strasznie ciekawy, jak samochód będzie sobie radził na wyścigu. Myślę, że czterobiegowa skrzynia biegów to byłaby przesada, bo nawet te sześć biegów już są bardzo długie. Bałbym się takim samochodem jechać tyle kilometrów na godzinę. No już mamy 300, tak? A to się ledwo trzyma drogi. Nie będę się nawet wygłupiał z trybem online. Pojeżdżę sobie z botami i myślę, że to wystarczy. Ale czasami mam coś takiego, że chcę po prostu sobie pojeździć jakimś super trudnym autem na trybie online i nawet zająć tam ostatnią pozycję. A jak kogoś uda mi się wyprzedzić, to jest taka satysfakcja, że to jest szok, że to mi daje więcej satysfakcji niż wygrana jakimś dobrym samochodem. Dlatego lubię takie strucle jak ten tutaj. No i mamy zawieszenie to standardowe, samochód stoi wysoko, ale mimo, że wymieniłem to zawieszenie na standardowe i ku mojemu zdziwieniu szerokie kapcie dosyć dobrze się sprawują w tym samochodzie. Mamy tutaj opony nie najlepsze na wyścigi, bo to są te opony w stylu vintage. Czyli one nie mają takiej super przyczepności jak te nowoczesne oponki, nie? Ale chodziło mi tu bardziej o stylistykę, żeby zachować w tym samochodzie. I ku mojemu zdziwieniu nawet jako tako drogi się to trzyma, mimo że mamy podeszczową pogodę. Tak na marginesie, jest to nowy wyścig w Fordzie Horizon 5, który został dodany z najnowszą aktualizacją. Uuu! No ale chyba zgodzicie się, że ten samochód nie jest do tego, żeby się ścigać na wyścigach i wygrywać. Przynajmniej nie w Forzie Horizon 5. Zrobimy z niego dragstera, zainstalujemy największy silnik, bo aż 9-litrowy. Są tam inne opcje silnikowe, doładowane jeszcze. Zobaczymy, co daje więcej mocy, ale 9 litrów pod maską brzmi lepiej niż 7 litrów pod maską turbo doładowane. Tak coś mi się wydaje. Ja nie mogę sobie tego wyobrazić. 9-litrowy silnik. Ciekawe, jak to w ogóle wygląda. Usuwamy dystansę. Zobaczcie, jaka jest różnica. Tu miałem zainstalowane takie. Dajemy teraz te węższe, no, standardowe po prostu.
Zawieszenie też sobie wymienimy, ale nie na wyścigowe, tylko na... Ty, ja myślę, że ten samochód da się zrobić na koło, nie? Bo on ma taki krótki tył. Jeszcze jakbyśmy go wyżej posadzili, ty, to może się udać. Dobra, opony wymienimy sobie na oczywiście dragowe. Tutaj nic innego nie będziemy wsadzać do tego auta. Super wygląda balon z tyłu. Zobaczę, czy felga... Aha, felga jest malutka. Okej, to pasuje. V8, tutaj jeszcze mamy chyba coś mocniejszego. Pokaż moc. 1750 koni, a tutaj mamy 1500. Zobaczmy, czy ten silnik da się jeszcze zboostować. Nie, nie da się go boostować. No ale tak jak mówiłem, 9 litrów pod maską brzmi lepiej niż 7,4, no ale jednak doładowane, nie? No niestety nie znalazłem nic, co by miało więcej koni niż 1750 i 1358 kg wagi. To jest szaleństwo, to jest kompletne szaleństwo. O, widzę, że samochód ma sporo fabrycznych kolorów, które możemy sobie do niego wybrać. O, ale fajny. O, naprawdę bardzo dużo. Kiedyś te samochody jakieś takie bardziej kolorowe były, nie? Teraz wszystko albo szare, czarne, jakieś takie. Jeszcze nim nie jechałem na tej konfiguracji, wyłączyłem sobie launch control. O kurde, ej, on opony dragowe zrywa. I to takie szerokie kapcie, widzieliście wcześniej? To jest ta sama szerokość co wcześniej, tylko że jeszcze opony drogowe dodatkowo. To ma naprawdę zajebiście dużo przyczepności, ale to jest, wiesz, 1700 koni mechanicznych tylko i wyłącznie na tył, nie? To nie są żarty. Zrobiłem tak, żeby jedynka i dwójka to były bardzo długie biegi. Kurde. Ciekawe, czy mogłoby konkurować z Camaro Coupe. Chyba nie. Camaro Coupe to jest koks. Kurde. No 1700 koni. Ło, nawet się drogi trzyma, niemożliwe. O kurde. 35? Nieźle. Taki dźwięk na niskich, nie? O, sztos. O, ty, nie zmieszczę się. Dobra, jesteście gotowi? Spróbujmy go na koło postawić. Nie wiem, czy się uda, bo jeszcze nie próbowałem. Ach, ciężko. Za ciężki silnik chyba. Ale on w ogóle gubi trakcję, nie? Kurde, ciężko jest go zrobić na koło. Za ciężki ma ten przód na tym silniku. Podnosi coś tam, nie? Ale bez szału. Fajnie to wygląda. Ale to pasuje, myślę, że do tego samochodu. Jak tak za mocno podnosi, to jest niefajnie w Fordzie. Jak tak delikatnie tylko ten przód się unosi, to jest naprawdę satysfakcja. Nie, ale jednak chcielibyśmy zrobić wheelie. To co, robimy wyścig drag? No to jedziemy, zobaczmy. A gdzie staging? Halo Forza! O kurde. Ja pierniczę, jak to wygląda, nie? Dobra, sprawdźmy się teraz.
To jest dopiero wyścig drag. O! Ty tamtych jak z przodu rzucasz, o zobacz ty. I cyk. Ktoś tutaj zrobił wyścig drag na autostradzie. Wow! O kurde. Dobra, już wiem, na czym polega tutaj trudność. Trzeba się zmieścić w zakrętach. Ale wiesz co? Ja tu chyba muszę wyższy poziom trudności ustawić. Dawaj, nie do pokonania. Lecimy. Ale poszli. Zawa. O, co oni robią? Kurde. Gość jak tworzył tą mapkę, to jeździł jak pijak. Ale co tu bokiem, chłopie? Ale ciśnie fura, kurde. Fajnie, ale wiecie co, ja sobie zrobię tego Pontiaca na wyścigi jakoś. Nie chcę dawać tutaj spoilera, może dam ten klasyczny? Bo jest on taki klasyczny, nie? Kurde, czy byśmy już całą autostradę przejechali? Fajnie, że taki samochód się pojawił w Forza Horizon 5. Wiecie co, ja muszę posprawdzać jeszcze do innych klasyków, takich jak Camaro i jakichś takich jeszcze typowych dragowców, czy tam nie dodali większego profilu opony, że możemy sobie to zmienić. Bo tutaj byłem tym naprawdę zaskoczony, a jest to ciekawy dodatek, nie? Szkoda, że nie udało się postawić na koło. Może powinienem jeszcze pogrzebać z ustawieniami albo spróbować inny silnik, może lżejszy jakiś i by wyszło. No bo samochód nie waży dużo, nie? I może jakbyśmy zrobili lżejszy silnik, to by dało się go łatwiej postawić. Ale i tak wygląda świetnie. Przetestujcie sobie Pontiaca, dajcie znać, co o nim myślicie. Trzymajcie się, na razie. Hejas.